Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu, zwołane z okazji wręczenia doktoratu honoris causa panu profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi. 2 lutego bieżącego roku w Auli Collegium Maius miała miejsce uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi z Uniwersytetu Warszawskiego. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznał to honorowe wyróżnienie w szczególności za jego wybitne osiągnięcia w badaniach historycznych nad miastami, społeczeństwem i gospodarką Polski i Europy średniowiecznej. 600 lat temu w murach naszej Alma Matris odbyła się uroczysta promocja doktorska Pawła Włodkowica, jednego z najwybitniejszych myślicieli późnośredniowiecznej Europy. Laudację wygłaszał profesor Krzysztof Orzuk. Wspomniał on o osobie Stanisława ze Skarbimierza i przywołał słowa wypowiedziane przez niego podczas promocji Pawła Włodkowica. Szczęśliwy mąż, który osiągnął sprawiedliwość. Profesor Samsonowicz swoją karierę i działalność naukową związał przed laty z Uniwersytetem Warszawskim, na którym pełnił wielokrotnie ważne funkcje, w tym funkcję rektora. Na dorobek naukowy profesora Samsonowicza składa się kilkaset publikacji. Profesor z ogromną pasją zajmuje się popularyzacją historii. Nakreślony przez Stanisława ze Skarbimierza, ideał uczonego został w harmonijny sposób zrealizowany przez profesora Henryka Samsonowicza, który odznacza się wyjątkową otwartością i prawością umysłu, życzliwością serca oraz wielkodusznością we wszystkich dążeniach. Zaś mistrzowskie uprawianie historii połączył z rozległą wiedzą humanistyczną o człowieku i świecie, a także z głębokim zaangażowaniem w sprawy publiczne naszej ojczyzny w dobie epokowych przemian. Możemy więc za mistrzem Stanisławem śmiało powiedzieć, cytuję, Gaudeat igitur Respublica Polonie, quia inventus est unus ex multis, qui invenit sapientiam. Raduj się, Rzeczypospolito Polsko, bo oto masz męża wybranego spośród wielu, który osiągnął mądrość. De sententia senatus, die vicesima quinta mensis junii, anno bis millesimo quarto decimo, facultate historica rogante, solemniter lata. In virum doctissimum atque illustrissimum Henrikum Samsonowicz. Qui optime meruit de societate, oppidis et economia Polonie et Europe medievalis investiganda. Delikatnie przypięty.